Drodzy bracia w kapłaństwie Chrystusa, szanowni nauczyciele, wychowawcy, szanowni zaproszeni goście, umiłowani siostry i bracia. Co jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie? Wielu odpowiada, że przykazanie miłości nieprzyjaciół. Jak mogę kochać kogoś, kto jest moim wrogiem, prześladuje mnie, poniża, szuka mojej zguby? Jak ofiara może kochać swojego kata? Jak można nastawiać drugi policzek komuś, kto mnie znieważa? Dlaczego Chrystus każe miłować nieprzyjaciół, modlić się za nich i przebaczać? Kiedy Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół, uzasadnia to w następujący sposób. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jezusowe uzasadnienie dowołuje się do miłości Boga Ojca wobec ludzi. Bóg kocha wszystkich ludzi i rozdaje to, co jest potrzebne do życia, nie czyniąc tutaj żadnej różnicy. Jako ojciec obdarza sprawiedliwie wszystkie swoje dzieci. Skoro wszyscy jesteśmy dziećmi, Jego dziećmi, to równocześnie dla siebie mamy być braćmi i siostrami. Gdy rodzeństwo się nienawidzi, gdy wyrządza sobie krzywdę, wtedy cierpi serce ojca, wtedy cierpi serce matki. Miłość nieprzyjaciół jest więc wysiłkiem podejmowanym głównie ze względu na Boga Ojca, w którym wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę ludzką. W Księdze Kapłańskiej czytamy następujące słowa. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy. Ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Przezwyciężyć pokusę oko za oko, ząb za ząb. Zrezygnować z zemsty. Modlić się za prześladowców. Kolejny krok jest jeszcze trudniejszy i niepojęty z każdego, z ludzkiego punktu widzenia. Chrystus mówi, nie stawiajcie oporu złemu. Czy mamy zatem godzić się na zło? Nie przeciwstawiać się grzechowi? Pozostać na uboczu, w obojętności? Sprzeciw wobec zła jest konieczny. Ale nie może być oporem, to znaczy nie należy zła zwalczać przemocą, gdyż sama przemoc jest złem. Uruchomiona w odwecie przemoc powoduje samo nakręcającą się spiralę zła. Zła, które nigdy się nie kończy, lecz jeszcze bardziej rośnie i rozszerza się. Wiemy o tym doskonale, empirycznie doświadczamy tego w życiu codziennym. Inaczej wyglądałby świat, inaczej wyglądałyby stosunki międzynarodowe, inaczej wyglądałaby Europa, inaczej wyglądałaby Polska, inaczej wyglądałby Tarnów, gdyby właśnie nie było tej samo nakręcającej się spirali zła, gdzie nie ma przebaczenia, gdzie zło jest zaatakowane często jeszcze większą nienawiścią i większym złem. Mahatma Gandhi wprowadził, jak wiemy doskonale, metodę biernego oporu przeciwko całemu imperium brytyjskiemu. Wędrując po całych Indiach, ubogi tylko ze słowem, tylko z pewnym przekazem. Okazuje się, że ta metoda biernego oporu poprzez pewne następne wydarzenia doprowadziła do sytuacji, kiedy
słabnące po II wojnie światowej Imperium Brytyjskie w końcu wycofało się z okupacji potężnych Indii. To metoda, która w wielu sytuacjach się sprawdza, zwłaszcza w tych relacjach bezpośrednich, międzyludzkich. Jako chrześcijanie mamy demaskować zemstę. Stała się ona bowiem wszechobecnym mitem, który zakaże wszystko i wszystkich, począwszy od dzieci. Bowiem duża część historii, jakie pojawiają się na ekranie, w grach elektronicznych, to są historie zemsty, jakie pojawiają się właśnie w kontekście pewnych bohaterów. Właśnie wtedy zwycięża tak zwany dobry bohater, czyli ten, który skutecznie niszczy swoich przeciwników. Uważamy, że to jest właśnie ten bohater. I to jest już niemal zasada, wydaje się poprawna, etycznie, że ten dobry bohater niszczy wszystkich przeciwników wokoło, w imię jakiejś określonej idei. Połowa, jeśli nie więcej, cierpienia na świecie, gdy chodzi o naturalne zło, pochodzi właśnie z chęci zemsty zarówno w stosunkach między ludźmi, jak i między państwami oraz narodami. Jest tylko jedna rzecz, która naprawdę może uratować świat. Jest nią przebaczenie w duchu miłosierdzia. Święta siostra Faustyna zapisała w dzienniczku, że w ten czas jesteśmy najwięcej podobni do Boga, kiedy przebaczamy bliźnim. Na tej drodze możemy właśnie realizować wezwanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Przebaczając, stajemy się najwięcej podobni do Boga. Modląc się za naszych nieprzyjaciół, okazujemy największy przejaw miłosierdzia. Patrzymy na osobę Jezusa Chrystusa, który uczy nas przebaczenia. Nawet w momencie, kiedy jest prześladowany, kiedy cierpi, kiedy agresorzy zadają mu ból, kiedy umiera na krzyżu. Chrystus nie bagatelizuje krzywdy, jaką oni mu wyrządzają. Jest ona potworna i w najwyższym stopniu niesprawiedliwa. Tego faktu Jezus nie pomija. Widzi jednak ponad swą krzywdę, że ci nieszczęśnicy nie są w pełni świadomi potworności zła, jakie czynią. Dlatego staje ponad tym strasznym złem i modli się za nich. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ta modlitwa Jezusa to najwyższy wzór miłości nieprzyjaciół. Bardzo podobnie modlił się diakon Szczepan za tych, którzy go kamienowali. Panie, nie poczytuj im tego grzechu. To były ostatnie jego słowa tuż przed męczeńską śmiercią. Drodzy siostry i bracia, przebaczając grzechy, Bóg nie rezygnuje ze sprawiedliwości, ale rezygnuje z zemsty. Nie chce śmierci grzesznika, ale by on się nawrócił i żył. Nienawiść i okrucieństwo ataków terrorystycznych pozwalają nam lepiej zrozumieć Bożą potęgę zawartą w ostatnich słowach Chrystusa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niezależnie od tego, jak daleko nienawiść może popchnąć ludzi, to jednak miłość Boga była i będzie zawsze silniejsza. Do wszystkich chrześcijan, w każdym położeniu i w każdych okolicznościach, skierowane jest napomnienie apostoła Pawła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wiemy doskonale, że ta dewiza stała się dewizą życia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który
tą dewizą, a raczej stylem życia, według tej dewizy, myślę, że w znaczący sposób wpłynął na obalenie potężnego, opresyjnego systemu komunistycznego z całym potężnym aparatem militarnym i nie tylko. Żyjąca na przełomie XIX i XX wieku święta Józefina Bakhita, która sama została porwana przez arabskich handlarzy niewolników, kiedy miała 7 lat, pytana, czy nie czuje żalu do tych, którzy zadali tyle cierpienia, odpowiadała: modlę się dużo za nich, aby Pan Bóg tak dobry i hojny dla mnie był także dobrym dla nich, aż do nawrócenia i zbawienia ich. Żeby zrezygnować z wymierzania bliźnim własnej sprawiedliwości, trzeba wierzyć, że istnieje inna sprawiedliwość, której wszyscy podlegają. Bowiem możemy się w pewnym momencie buntować, jeżeli zakładamy, że nie istnieje wieczność, nie istnieje Bóg, nie istnieje ostateczna sprawiedliwość, sąd Boży. Wtedy przebaczenie tutaj na ziemi nie miałoby sensu i szukanie rozwiązania gdzieś poza doczesnością. My jednak głęboko wierzymy w podsumowanie historii ludzkiej, w ukazaniu przez Boga ogromie Jego sprawiedliwości i miłosierdzia, całej prawdy o życiu każdego człowieka, o każdej jego sekundzie istnienia, ale także o życiu narodów i całej cywilizacji. Szatan jest przebiegły, łudzi nas, że naszą ludzką sprawiedliwością możemy ocalić siebie i świat. Czasami chcemy oceniać Boga, ponieważ myślimy, że powinien On karać grzeszników, skazać ich na śmierć, zamiast im przebaczać. Jeśli w naszym sercu nie ma miłosierdzia i radości przebaczenia, nie jesteśmy podobni do Boga. A przecież także każda i każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia, potrzebuje przebaczenia od Boga i od innych ludzi. Nie wyobrażamy sobie całego procesu naszego funkcjonowania w szkołach, w procesie wychowawczym, gdybyśmy nie mieli postawy przebaczenia względem naszych uczniów. Przecież jest tyle powodów, kiedy czujemy się poniżeni, obrażeni, zdeptani, zwłaszcza w obecnym systemie, gdzie nastąpił przerost w stosunku do praw ucznia, do praw, można powiedzieć, nauczyciela, wychowawcy, gdzie została zachwiana niestety ta równowaga. A jednak przebaczamy i to jest punkt wyjścia do tego, żeby dobrze wychowywać. Ale równocześnie powinniśmy wejść także na drogę wpisania tego modelu w życie naszych uczniów, wychowanków, naszych przyjaciół, członków rodzin. Dobroć Boga przejawiała się na przestrzeni wieków w wielkiej wyrozumiałości wobec ludzkich słabości, a nawet upadków. Taki rys Boga odkrywamy chociażby w przypowieści o ziarnie i konkolu. Słudzy chcą natychmiast radykalnie rozprawić się z niepożądanym na polu gospodarza konkolem. Gospodarz jednak ich uspokaja. Nie chce, by gwałtownie działając, aby podejmując gwałtowne działania wobec konkolu, zaszkodzić przypadkiem także pszenicy. Nakazuje poczekać aż do czasu żniwa, kiedy ostatecznie będzie można oddzielić plon dobra od złego zasiewu. Bóg daje człowiekowi czas, jest gotowy przebaczać i cierpliwie oczekiwać na poprawę. Dlatego podobnie w procesie wychowania. Ile trzeba dać czasu uczniowi, aby właśnie mógł się nawrócić i zmienić? Czasem wiele lat, ponieważ pochodzi z takiego, a nie innego środowiska, ponieważ ma taką, a nie inną historię życia, ponieważ otrzymał takie, a nie inne cechy swojego charakteru.
Podobnie już ksiądz biskup diecezjalny ma postawić pod mur tych kapłanów, którzy zbłądzili, i rozstrzelać ich w danym momencie. Musimy wszystkim dać czas na nawrócenie, na oczyszczenie. To w każdym wymiarze naszego życia. Drodzy siostry i bracia, niejako w odpowiedzi na prawo odwetu oko za ząb, oko za oko, ząb za ząb, Kościół wskazuje uczynki miłosierne względem duszy, zwłaszcza krzywdy, cierpliwie znosić, urazy chętnie darować. Na tej właśnie drodze zło jest zwyciężane dobrem, a zemsta jest zwyciężana przebaczeniem. W obliczu zła i wielu krzywd te dwa uczynki miłosierne, krzywdy cierpliwie znosić i urazy chętnie darować, jawią się jako nasze szczególne, trudne wyzwanie. I trzeba się modlić o ducha przebaczenia i cierpliwości, gdyż człowiek sam z siebie nie udźwignie tego wielkiego zadania, bo ma w sobie mocne atawizmy zła, które trudno jest pokonać. Potrzebujemy przebaczenia w małżeństwie, potrzebujemy przebaczenia w rodzinach, potrzebujemy przebaczenia w miejscach pracy, w szkołach, w urzędach, potrzebujemy przebaczenia w życiu politycznym, w życiu Kościoła. Bowiem jeżeli nie przebaczę osobie, która mnie skrzywdziła, jestem niewolnikiem tej osoby. Jestem zniewolony brakiem przebaczenia. Ale równocześnie, jeżeli wejdę na drogę heroizmu przebaczenia, uwalniam się. Czuję wewnętrzną wolność, radość i możliwość budowania nowych relacji. Na koniec gorąco zachęcam was, aby każdy z nas modlił się za kogoś, kto nam wyrządził jakieś zło, jakąś krzywdę lub przykrość. Pomódlmy się za tych, którym bardzo trudno jest nam przebaczyć. I miejmy na trwałe zapisaną w naszej pamięci i sercach tę prawdę, iż najwięcej jesteśmy podobni do Boga właśnie wtedy, kiedy przebaczamy. Wszak jest to najwyższy przejaw etyki, na jaki może wspiąć się człowiek.